Hej, dzień dobry moi drodzy, z tej strony Wodzu, witam was w dzisiejszym odcinku w War Thunderze. Dzisiaj zagramy sobie izraelską artylerią Scholem, którą możemy dostać w obecnym Battle Passie. Jest to główna nagroda z tego Battle Passa i dzisiaj przekonamy się, czy jest to pojazd wart zdobycia, bo teoretycznie na papierze wygląda całkiem dobrze. Zawieszenie Merkawy, 155, automat ładujący, dzięki czemu jest w miarę szybkie przeładowanie i 12 kg ładunku wybuchowego. Ale nas najbardziej interesuje to, czy w praktyce ten pojazd będzie się spisywał. I tak, jest to prototyp izraelskiej artylerii opartej na podwoziu Merkawy 1. Scholem 1 powstał w 1982, miał działo o długości 39 kalibrów, a w 1987 powstał Scholem 2 z działem o długości 52 kalibrów. Niestety te maszyny nie trafiły do masowej produkcji, ponieważ Izrael zakupił amerykańskie M109, które są tańsze, praktyczniejsze i nieco nowocześniejsze. I pewno zastanawiacie się, jaki mamy model w War Thunderze. W War Thunderze mamy Scholem V1, właśnie z tą krótszą armatą. Przechodząc do samej maszyny, jest ona oparta na podwoziu Merkawy 1. W 90% jest to samo podwozie, co ma Merkawa 1. Różnica jest w zasadzie tylko może trochę w napędzie, bo tu jest 963 konie mechaniczne, tu mamy ich 900. Tak samo opancerzenie wewnętrzne jest nieco inne, ponieważ w tych wcześniejszych Merkawach między zbiornikiem paliwa a silnikiem jest 10 mm. Kierowca i tutaj ten cały przedział bojowy od napędowego jest oddzielony płytą o grubości 35 mm, a Scholem ma tutaj pancerz o grubości 5 mm, więc jest po prostu znacznie cieńszy. Trochę, no, niekorzystne dla nas, ale wiadomo, chodziło o to, żeby to było tańsze. Artyleria miała być po prostu pojazdem, który walczy na daleko. Mamy tutaj porządny automat ładujący, jak widać jest on gigantyczny. I zajmuje całkiem sporo miejsca, więc wszystkie pociski są tu. Wszystkie ładunki miotające znajdują się w tym schowku, w tym i w tych dwóch. Są oczywiście one opancerzone, więc mogą przetrwać uderzenie odłamków, ale nie uderzenie pocisku. To trzeba podkreślić. No plus jeszcze kilka pocisków znajduje się tutaj. Ale jak wozimy mało amunicji, no to ona znajduje się w tym prawym koszu. Tu mamy celowniczego i dowódcę, więc trafienie może skosić nie dość, że obu załogantów, to jednocześnie nas wysadzić, ponieważ ta amunicja znika najpierw tu pierwsze kółko, a potem to drugie, więc szansa na eksplozję jest całkiem spora. Przede wszystkim też, że ta maszyna jest dość mocno opancerzona. Mamy tutaj 30 mm plus 5 mm plus powietrze, więc to stanowi problem. Dlaczego? Bo większość artylerii w tym przedziale ma około 10, 15, max 20 mm. Czy to ma znaczenie? Przekonacie się, że niestety ma. Samo działo 155 mm, jak mówiłem, mamy tutaj 12 kg ładunku wybuchowego. Jest oczywiście pocisk o mniejszej mocy, po co w pojeździe premiowym amunicja o mniejszej mocy, która różni się tylko mocą, bo ta sama prędkość, ta sama prawie waga, różnica tylko ładunku wybuchowego. No i jeszcze oczywiście amunicja z zapalnikiem zbliżeniowym, nieczasowym. To jest tutaj po polsku źle napisane, ta animacja pokazuje, więc da się zestrzelić niekiedy samoloty, plus jeszcze dwa karabiny maszynowe, trochę tak przymocowane, że mają bardzo mały kąt podniesienia. No ale dobrze, nas interesuje, czy warto tę nagrodę grać i czy ona się spisuje na polu bitwy, więc pora wyciągnąć tego baboka. Pierwsza bitwa od razu Kubań, walka w ciasnym terenie. Sama mapa jest w miarę spora, ale chodzi wiadomo o okolicę, o którą będziemy się bić. Ja w te budynki nie mam zamiaru wjechać, bo pociski odłamkowe tam po prostu będą useless, a te budynki w razie czego można rozwalić. Spróbuję jakoś tutaj na te kamienie na lewo wjechać. Nie sprawdzałem też, jaką klasyfikację mnie tu rzuciło, ale skoro widzę, że najniższa to może być 6.7 albo 6.3, nie pamiętam jaki przedział ma Type 61. Chyba albo 7.3, albo 7.7, bo 7.7 u siebie w drużynie na razie nie widzę. Czyli chyba 7.3 rzuciło. Z jednej strony ok, z drugiej strony nie ok, bo tutaj ktoś dał ostrzał artyleryjski. Przy okazji można zobaczyć, jaki wsteczny jest tutaj słaby. Może podjadę tutaj do przodu. Biedny asu. Tak się wpakował.
Jak tu zdąży przeładować, to może w te 4-4. No to trafienie w ogóle nie oddało. To teraz szansa na Tygrysa 2. Właśnie to jest problem. To jest problem każdej obecnej artylerii w War Thunderze. Za mała moc względem tego, co oferuje. Bo muszę trafiać bardzo blisko podłogi, raczej podłogi, dachu, albo kadłuba, albo wieży, żeby dało się w ogóle jakiś pojazd one-shotować, który jest w miarę dobrze opancerzony. Bo jak napotkam coś słabo opancerzonego, coś co nawet jestem tutaj w stanie przebić, to nie ma znaczenia. Chociaż wiadomo, to zawsze może coś się odwalić w grze. Na razie tutaj jest nie najlepiej i też nie najgorzej. T-34 tam sobie jedzie. Jestem zaskoczony. I to bardzo. No nie trafiłem. Oni akurat sobie tam na dół zjechali, ale jestem bardzo zaskoczony, że temu tyciakowi nic nie zrobiłem, dlatego mi tutaj brakuje efektu ogłuszenia i oni mogą teraz tu na tę górkę wjechać, czyli ja muszę zawrócić i sobie podjechać teraz tutaj na górę i załatwić kogoś, kto tutaj albo wjeżdża, albo wjechał, no bo tu nie warto, żebym jechał dalej do przodu. Jeszcze tutaj przeciwnik działa. Nie zastanawia, czy coś tu na górę wjechało. Milimetry. Jest. Górna część wieży Centuriona. Od w zasadzie w przedziale trójki, bo dziesiątka również. W zasadzie większości tych Centurionów od modelu już drugiego jest słaba, jeśli mówimy o wytrzymałości, a niekiedy nawet o odporności na amunicję kinetyczną. Teraz pytanie, gdzie tu zadziałać? Latają samoloty. W praktyce mam tu radiofuzy, ale są też odrzutowce należące do teammate'ów. Może zaryzykuję, przeładuję, bo ten... Kurczę, nie zdążę przeładować. Ale mnie nie widzi. Wracaj. Teraz trzeba opuścić. Nie trafię. Źle wycelowałem. Dobra, to znowu lufa do góry. Do góry, do góry, do góry, szybciej, szybciej, szybciej. Został przez kogoś trafiony, ale i tak tę amunicję musiałem wystrzelać, bo z tych radiofuzów nie warto walić do czołgów na powyżej 300 metrów, bo właśnie one mogą eksplodować przed nimi. Jeśli to jest papier, zadziała. Na ASU, SU-100P? Tak, to chyba był właśnie ten papierowy niszczyciel, ale jak już... Nawet pojawi się taki teciak, to nic nie zrobi. Trochę mnie zastanawia, bo od niektórych słyszałem, że to jest po prostu najgorszy czołg, jakim grali w tym roku. Względem oczywiście tam zerknąłem, bo mi się pojawiły materiały innych twórców, co już nagrali te artylerie. Jestem trochę zdziwiony, bo na razie jest przeciętnie, jest normalnie, jeśli chodzi o pociski 155 mm. Szału nie ma, dobrze też nie jest, źle też nie jest, jest po prostu przeciętnie. Tylko wiadomo, ja na razie walczyłem z ukrycia, to jest mowa o samym pocisku, a to też chodzi ogólnie o sam pojazd. Przeładowanie jest naprawdę bardzo szybkie w porównaniu do innych. Tylko tu najbardziej co zastanawia, to jak wygląda odporność tego działa. Typ po prostu we mnie wjechał. Nie zdążyłem i tak przycelować w SU-122. Chyba nie zdążę tam się ustawić, żeby mu przywalić. Za wolno dla mnie ta wieża się obraca. Jakby ktoś się zastanawiał, to jest na załodze 0. No, w
przednią płytę mu to nic nie zrobi. Tam pelotka podjechała. Muszę wycelować odrobinę wyżej. Już nie muszę. Najbardziej co mnie boli w tej artylerii, to nie jej wielkość na ten moment, tylko wsteczny. 10 na godzinę do tyłu. To jest ból. Jak na taką wielką maszynę. Mam podejrzenie, że zaraz zostanę zaatakowany przez jakiś samolot, a tu jednocześnie czołg ciężki może się zbliżać. O, już zostałem zaatakowany przez Me-262. Automat uległ uszkodzeniu. Nie podoba mi się to. Teraz zaatakuje mnie drugi. Nie, on na razie nie... A, to nasz. Szkoda. Tu pilotka jechała, mogłem ją dorwać. Czołg ciężki dalej stoi na respie, więc w tej bitwie więcej się nie zrobi chyba. No, nie ma na to czasu. Albo jak Tiger wyjechał. Tigerowi byłoby fajnie przywalić w dach, ale... No, za późno strzeliłem już, tak. Ale i tak w tą przednią płytę by to nie zadziałało na jak Tigera, bardziej w dach. Bitwa w lesie Hurtgen. Na razie widzę przedział 7-3, bo właśnie jest T-3-2, jest Patton 2. Dzisiaj łaskawie, chociaż... A, on jest 7-0, łaskawie rzuca na ten moment. Ale będzie można sprawdzić, czy ten babok, ze względu na swój rozmiar, jest w stanie spisać się jakoś w tym mieście. Z jednej strony, chociaż nie, tym kadłubem nie będzie za bardzo mylił ludzi, że to jest Merkawa, bo jest właśnie tutaj... Nie wiem, jak to się technicznie nazywa, ale uchwyt na lufę, żeby w trakcie jazdy się nie ruszała. Która akurat jest w wielu pojazdach. No ale najbardziej to akurat jest rozpoznawalne, bo żadna inna Merkawa tego nie posiada, bo jej jest to niepotrzebne. Oczywiście, że tutaj leci artyleria. Więc ja chyba trochę bardziej z tyłu sobie stanę. Tam, co niektórzy próbują przejechać. Za daleko. Pewnie to jest około kilometra. Pocisk się trochę odbił. Niefortunna sytuacja. Czyli do tego te 4-4 jest ponad 800 metrów. Sobie tak ustawię, może trochę na 900. Pojechał tam na strefę. Mam nadzieję, że go załatwią. Właśnie zastanawiam się, czy tym pojazdem jest wygodniej się tu przemieszczać, czy G6. I chyba jednak tym jest wygodniej, bo mam pełny obrót wieży. O! Do tyłu! Myślałem, że chociaż uszkodzę mu lufę bądź gąsienicę. Fajnie, gdyby IS-3 strzelił. Bo jak rozumiem po tym M47, nieważne, został rozwalony. Jeszcze był w stanie strzelić. Bo ja IS-3 jestem w stanie z tej artylerii rozwalić, ale tylko jakbym przywalił w dach. To jest to, co mówiłem przy materiale z pseudoszturmpancerem. Czyli 15 cm SIG-33 na podwoziu pancera 2. Jak ktoś nie oglądał, polecam obejrzeć materiał. Przyjemna i mocna zabawka. Tam się znajduje jeszcze sprawny pojazd. O, za wysoko. Może zdążę przeładować. To chyba IS-6. Tak, to była 6. Po zawieszeniu idzie poznać. U, Tygrys 2. No. Jedynie co to asysty robię. To jest ten problem. Ta artyleria z jednej strony potrafi być potężna. Mówię ogólnie o wszystkich, bo najbardziej irytujące to są M109. A z drugiej strony widzicie. Wiele takich strzałów zostanie oddanych i nic to nie robi, bo trzeba przywalić w okolice dachu. Ale wolałem już tam przywalić tego Tygrysa, bo to przynajmniej wskoczyła asysta. Niepotrzebna,
No ale ogółem trochę ciężko się gra. Może obrócę tutaj wieżę, no na dole. Niestety mam amunicję. Trochę to boli. Czasami chciałbym, żeby ta amunicja była na przodzie. Brakuje mechaniki ustalenia, gdzie chce się trzymać te amunicje. Czy w przedniej, czy w tylnej części pojazdu. Nawet w automacie bym trzymał na tym lewym koszu, a nie prawym. Czy straciłem załoganta? Szarioter dobrze rozwalony. Automat trochę uszkodzony, więc się cofnę. Trzeba pojechać na strefę po załoganta, bo teraz jak dostanę bułę, to jeszcze przeżyję. A nie, nie muszę automatu naprawiać. To jest jeszcze git. Tak naprawdę do walki w mieście to są dwa problemy. Przeszkody, ale mamy karabiny, więc można niektóre zlikwidować. I prędkość obrotu wieży. No ale mówiłem, gram na załodze zerowej. Więc jak ktoś by grał na ekspercie, jest to w stanie ulepszyć. I z czwarty jest problem. Nie trafiłem lufy. Jakbym mu trafił lufę, bym wiedział, że jestem tutaj trochę bezpieczny. O, ile są samoloty. Okolice ISA to poleciało. Dobra, jak najszybciej tutaj na prawo. Chcę uzupełnić sobie tego załoganta i na prawej flance widziałem, że coś się świeci. Trochę ryzyko tak jechać tym polem, ale może szansa, że nikt tu nie będzie patrzył. Albo kogoś tutaj złapie, kto się chowa w tej okolicy za jakimiś budynkami. Chyba, że to znowu będą ISY. O ile w ogóle jeszcze ktoś tutaj przetrwał. Bo mi się wydaje, że zostały tylko już peloty, ale aż w takiej liczbie. Nie no, są, ale po tamtej stronie. To jak podjechałem od tej strony mapy, to mi się to jednak nie opłaciło. Bo to, jak oni pojechali na tamtą część, to właśnie lepiej byłoby być przy tamtych górkach. Coś tu jest. Może podjadę. Bo raczej coś szybkostrzelnego. Oby żadna pelotka nie postanowiła nagle tutaj wyjechać do góry. Jest bykan! Coś, co jestem w stanie bardzo łatwo rozwalić. Uuu, 109! I właśnie, pelotka wyjechała. I mnie 30 rozerwały. Tutaj walka może być całkiem interesująca. Ile to miało opuszczenia, bo ja już nie pamiętam, 3 stopnie. No to jednocześnie może być ciężko, bo muszę wychylić całą konstrukcję. Chodziło mi o to, żeby jakoś spróbować tutaj się wychylić. Czy coś się będzie chciało przejechać? Tam się schował. 800 metrów. Źle wycelowałem, bo myślałem, że on jest trochę bliżej tej strony. Czyli muszę jechać na blisko. To stanowi problem. O, i tam jeszcze i trzeci się znajduje. To jest trochę smutne, bo pojazdy w moim przedziale mają hity. Są średnio opancerzone i mają lepszy kąt ostrzału. I takie pojazdy rozwalają bezproblemowo, a ja z tej 105.5 muszę kombinować. Tygrys 2 jedzie. Może to będzie moja niewielka szansa. Dostałem w lufę, a mój pocisk poleciał nad nim. A jeszcze problem jest taki, że zginę, bo tutaj FV się pojawił i nie mam gdzie się schować. Chyba mam o 4 pociski za dużo. Trzeba będzie następnym razem to poprawić, bo zastanawiałem się. Myślałem, że w tym koszu tu nie mam, ale i tak trafiłby ładunek miotający, więc ten strzał i tak by mnie zabił. Nieważne, czy w tej pozycji miałem te amunicje, czy nie. Bo nawet nie chodzi o to, żeby tym pojazdem walczyć na dużym obszarze, jeśli chodzi o mapę. Tu głównie chodzi o to, że ten teren mi nie pozwala na wykorzystanie tej armaty. Gdzieś kanona dorwano. Jak już coś się pojawi, co jestem w stanie dorwać,
to jest tutaj po prostu 3 razy lepszy sprzęt ode mnie. Chociażby nawet sama 90 na hitach jest ode mnie lepsza. A co dopiero jeśli mówimy, że tutaj są czasami 105 czy inne tego typu działa. Za nisko temu isowi przywaliłem. Za wysoko. O, ISU 9. A więc mam tutaj kolejną bitwę na klasyfikacji 7-3. To jest ciekawe, to jest to wygodniejszy trochę obszar, bo bardziej płaski z budynkami. Ale niestety z ogrodzeniem właśnie w postaci tych murków, które można rozwalić 20. A ja nie mam siły ognia dodatkowej, by to tak rozwalić. A wyjazd przez to dla mnie jest samobójstwem. W zasadzie zwykła armata na kinetycznej amunicji to rozwali, więc tym bardziej będę zagrożony, bo to jest tak wysoka maszyna, że ja wystaję zza tych murków. Tutaj jak podjechał tym goździkiem. Tego się nie spodziewałem. Wait. Coś tam jest? Nie trafiłem i spadam. Bo coś stamtąd ma przestrzał. Zastanawiam się, jak to się ode mnie odbiło. Ale kurde, BMP tu wyjechał. No i super. Jakby mi nie trafił elementu działa. Już wrogie samoloty pojawiły się na niebie. Czy zdążę przeładować? Nie zdążę. On zdąży zrobić nawrotkę. Ja nawet lufy nie podniosę. Chociaż on akurat na mnie się nie gapi. O, na niego był się teraz pocisk przydał. Model jeszcze z 50. Uszkodzony ogon. Za małe uszkodzenie jak dla mnie, bo to jak widać musiało zostać trafione tylko po szycie. Już nie ma skrzydła. P262 się rozbił. Czyli jest dobrze. P44 rozwalił Centuriona. Nieważne, został rozwalony, więc mogę się tutaj akurat wychylić. Od tej strony nikogo nie widzę, te siatki mi za bardzo zasłaniają. Tutaj widzę minimalnie tygrysa, więc trzeba podjechać do przodu. O ile on jeszcze tam będzie działał, bo patrząc po lotnictwie, to zaraz tu wszystko wysprzątają. Nie, on został już zdjęty. Za tą górką jedynie coś się znajduje. Dobra, ja szybko sobie to rozwalę. W sumie to też... wszelkie tego typu siatki trzeba rozwalić. Okej, ten czołg ciężki znajduje się aż tutaj. Pytanie, czy w ogóle podjedzie. Kurczę, dwa. Nie zdążyłem przycelować. Wiecie, jaki problem zauważyłem z Holefem AM109? M109 ma 32 mm pancerz zrobiony z aluminium, czyli odporność 10 mm. Scholef ma pancerz 30 mm, dwuwarstwowy, o odporności 32 mm. Co to oznacza? Jak było widać na przykładzie, kiedy oberwałem z ISA 2. Tego typu pociski przez M109 przelatują na wylot, robiąc małe uszkodzenia, a Scholefa to one-shotuje. Więc... ta artyleria zaczyna się prezentować jako jedna z gorszych. Jedynie nie przebija Bkana, jeśli chodzi o bycie najgorszym. Nie wiem, jak to jeszcze w przypadku chińskiej artylerii wypada.
Minik akurat nie przekona, że Wykan jest dobrą artylerią, patrząc na jego ograniczenie kątu ostrzału, umieszczoną amunicję wysoko, ograniczenie prędkości i bardzo gównianą optykę. No tutaj optyka też nie jest jakaś szałowa, ale przynajmniej jest 360 stopni obrotowa wieża. Słyszę, jak ktoś tu jedzie, więc mogę zastawić pułapkę. Tylko że on już raczej mnie usłyszał. No już mnie zobaczył. Pytanie, czy będzie chciał się wychylić. Dobra, on chyba sobie już tak wystarczająco odjechał, że teraz mogę podjechać. Kurczę, nie trafiłem mu gąsienicy. No i oczywiście poszedł mi zamek. Jednocześnie system podnoszenia i opuszczania armaty. A nie, to tylko system podnoszenia i opuszczania armaty poszedł. Z jednej strony jestem zaskoczony, że to jest takie spore i przyjęło na siebie całą siłę prawie pocisku plus załogant. Co tam jedzie? T-44 nad nim, po kurde, zleciał. Może mnie nie zauważył. Tutaj teren idzie prosto. Czy on tutaj ma zamiar się wychylić? Bo z lewej strony coś może tutaj do mnie zaraz strzelić. Kurna. Dobra, jest rozwalony. Ja go nie zauważyłem. Przyjechał jednak z lewej strony. Na małe kalibry to jest wytrzymałe. Setką to akurat był cud. Czy coś tam się próbuje wychylić? Goździk, czyli coś, co jestem w stanie bardzo łatwo rozwalić. I w zasadzie to jest chyba jedyny czołg, jaki w tym meczu zniszczyłem. A nie, w zasadzie to jest drugi czołg, który w tym meczu rozwaliłem. Cesztura! Nieśmiertelny, bo się dopiero zrespił. Czasami jest to zrozumiałe, a czasami... są w stanie w ten sposób niszczyć innych, będąc nieśmiertelnymi. Nie, za daleko. O! Czechosłowackie. Dostał z rakiety? Nie, coś mu innego przywaliło. Czyli na papiery jestem rewelacyjny, ale to nie oznacza nic dobrego. Jedzie coś rosyjskiego powoli. Ale trochę bliżej lewej strony. Ja sobie jeszcze to tutaj rozwalę trochę. Niestety T-29 tutaj był sam. Ja tym klocem nie mam zamiaru się pchać. Ze mną jest za dużo papierowych pojazdów w okolicy. To też mi tu rozwal. Lubię, jak podjadą w taki sposób, że jednocześnie zasłaniają lufę. Nie trafiłem i dostałem po gąsienicy. Gdyby ten mi tutaj nie podjechał charioterem, to nie dość, żebym widział wcześniej tego gościa, to mógłbym go jednocześnie uszkodzić. A tak to nie bardzo. Nawet nie zdołałem trafić. Jeszcze tu jest 268. Tam jest artyleria. Słabo idzie na tej bitwie, jeśli mówimy o takim starcie. Kurczę, ten ogień mi tu wszystko zasłania.
Już udało się lisa dorwać. Już myślałem, że nie trafię. O no, te 4-4-100. Wyjedzie z tej czy z tej? Jednocześnie tu blisko jest kolejny ciężar. Dobra, akacja rozwalona. Ja się zacznę wycofywać. Po prawej jest ciężar, nie warto tutaj wyjeżdżać. Trochę trzeba zagrać defensywnie. Czy ten gość w te 4-4 ma zamiar wyjechać, czy tam będzie po prostu stał? Jeśli ma zamiar tutaj po prostu stać, to ja może wycofam się w tą stronę. Tylko muszę obserwować tę okolicę, w razie gdyby postanowił się wychylić. Teraz gazem tutaj do przodu. Muszę po lewej stronie przeciwnika. Oby to nie było coś mocnego. Wychyli się. O! Oby to nie było coś mocnego. Istrzy, no właśnie. I to jest przegina. Ten pocisk powinien go one-shotować, a mu nic nie zrobił. Dlatego wykorzystamy sobie podwójne użycie. Gość znowu wyjechał, dostał po lufie. Więc ma minimalną szansę. Jego karabinu nie muszę się obawiać, bo nie jestem zrobiony z aluminium. Jedynie czego muszę się obawiać, to z tego, że nie trafię. Muszę trafić go bardziej w ten prawy garnek, bo on jest trochę wyższy. Ale to są kurde milimetry. Widzicie? I to jest żart, bo on powinien być rozwalony. Ostatnia próba i się chowam. Udało się. I to głównie dotyczy się amunicji odłamkowej tego kalibru, a nie dlatego, że to jest tak podkręcony pojazd, bo jest rosyjski. Nie, to po prostu każda amunicja, nawet jakbyście z rosyjskiej tam walili, jest dokładnie ten sam efekt. Więc jak dla mnie Gaijin powinien podkręcić te pociski artyleryjskie. Tutaj coś jest w okolicy. Gram jeszcze na Niemców, więc to może być Pantera. Nie, to rosyjskie. Deszka. Widzę deszkę. No, ale jak już trafię w taki karabin maszynowy, który jest umiejscowiony wyżej, to bez problemu też wysadzam te pojazdy. Sprawia, że niekiedy ciężko jest załatwiać te czołgi z takiej artylerii. Dookoła mnie są czołgi. Jeden jest na wprost, gdzie celuję. Gdzieś za tym budynkiem. A drugi jest tutaj po prawej. Więc nieważne, gdzie się ruszę, jest źle. No i kurde lufa. Tch, nawet nie trafiło w okolicy gąsienicy. Oj, tu jedzie istwa. No właśnie. A więc przechodząc do podsumowania, czy warto w ogóle zdobyć tę artylerię z Battle Passa? Mam wrażenie, że nie grało mi się tym przyjemnie. Głównie są problemy z czołgami ciężkimi pokroju Istrzy i tak dalej. Co mnie trochę dziwi, bo pamiętam, że jak robiłem materiał i grałem artyleriami pokroju M109, a jednocześnie japońskiego Type 99, chyba tak się to nazywało, ta artyleria na 7.3, to mi się grało tym przyjemnie. Nawet G6 grało mi się przyjemnie, mimo posiadania tam ograniczonego kątu obrotu wieży. Po tym z Cholefem jakoś tak nie grało mi się za przyjemnie, trochę się bardziej człowiek męczy. Nie jest to jakaś taka zbyt przyjemna maszyna. Może też to wpływa na to, że mam ten pojazd wypożyczony, ale nie jestem do końca jedynym, który mówi, że to jest niezbyt przyjemny pojazd. Może jednocześnie chodzić o to, że
Gaijin zbugował pociski odłamkowe w tej artylerii, bądź też znerfił moc pocisków odłamkowych. Mam wrażenie, że są trochę słabsze niż powinny być, no ale uważam, że tak czy inaczej one powinny być podkręcone, więc w praktyce uważam na ten moment, że to jest taka nie najlepsza maszyna, nie najlepsza nagroda, czy jest ogólnie najgorszą z głównych nagród. Chyba wydaje mi się, że ten Su, co póki był jednak trochę gorszy, ale to kiedyś planuję zrobić materiał top najlepsze pojazdy z Battle Passa, jakie póki co mieliśmy z głównych nagród, bo z tych darmowych to większości ich nie posiadam, więc trochę dłużej by to mi zajęło. Więc no, robiłem coś tą artylerią, ale nie grało mi się nią jakoś przyjemnie. Nie polecam za bardzo tego działa, są ciekawsze pojazdy z Battle Passa, jeśli mówimy o głównej nagrodzie. I to tyle, moi drodzy, dajcie znać, co wy myślicie i trzymajcie się do następnego. Na razie.